Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z testem kosmetyków NYX i będą to głównie kosmetyki, które dostałam w paczce w ramach konkursu NYX Face Awards, ponieważ dostałam się do 20, także kibicujcie mi, ponieważ będę się starać, aby dostać się jak najdalej. Już mamy podany temat pierwszego zadania, więc już w mojej głowie kłębią się różne pomysły i chcę po prostu kosmetyki, których jeszcze nigdy nie używałam, przetestować właśnie jeszcze przed wykonaniem tego pierwszego zadania. Też zauważyłam, że zainteresowanie marką NYX nie słabnie i bardzo często zadajecie mi pytania, co polecam, czego nie polecam. Tak jak wiemy, NYX ma wiele bardzo fajnych kosmetyków, ale zdarzają się również totalne buble, których nie jestem w stanie polecić i używać. I o tym też sobie porozmawiamy. Jeżeli taki kosmetyk się trafi, to nie będę nic ukrywać, po prostu będę mówić jak jest. Także zaczynamy. I słuchajcie, mam bazę, z którą styczność już kiedyś miałam i oddałam ją koleżance, ponieważ mi się nie sprawdzała. I jest to baza NYX Skin Perfecting Primer, czyli baza, która ma naszą buzię upiększyć. Ta formuła jest oil free, więc myślę, że możemy ją z powodzeniem nakładać pod podkłady na bazie wodnej. No i co, nakładamy? Pamiętajcie, żeby nią wstrząsnąć, ponieważ za pierwszym razem, kiedy próbowałam ją nałożyć, to wyleciała woda. Nie podobała mi się ta baza kiedyś, bo już miałam z nią styczność raz w życiu i oddałam ją koleżance. Nie podobała mi się, ponieważ ciężko mi było później rozetrzeć na niej podkład, więc jestem troszeczkę uprzedzona, od razu mówię. Dlatego staram się nałożyć niewiele tej bazy, bo ona właśnie daje takie odczucie, takie tępe odczucie, na którym podkład nie będzie się tak łatwo aplikował. Czy już wyglądam piękniej? Po tej bazie tak powinno być. Teraz nałożymy podkład. Ja tylko zwilżę gąbeczkę, ponieważ mam nową gąbeczkę z NYX-a właśnie. To jest taki a la Beauty Blender. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie działał. Także za chwilę do Was wracam ze zwilżoną gąbeczką. Zwilżyłam gąbeczkę i powiększyła się odrobinkę, jest taka ścięta, tak jak widzicie, ale jest bardzo twarda, jest to najtwardsza gąbka, z jaką miałam kiedykolwiek styczność, także boję się trochę, że będę boksować się po twarzy. I mam trzy podkłady, chociaż najpierw nałożę chyba jeszcze też taką rozświetlającą bazę, którą bardzo lubię i którą używałam swego czasu bardzo często. I jest to Born to Glow Liquid Illuminator w odcieniu Sunbeam. Nałożę odrobinkę dosłownie, żeby rozświetlić trochę buzię. Bardzo twarda jest ta gąbka i właśnie mam takie odczucie boksowania twarzy. Zobaczymy, jak ten podkład będzie rozkładać na buzi, bo nie chcę jej też od razu skreślać. I teraz mam trzy podkłady, których bardzo się boję, przyznam Wam szczerze. I jest to Mineral Stick Foundation. To są właśnie takie podkłady w sztyfcie mineralne, ponoć. Mam trzy odcienie, Light, Porcelain i Light Medium. Z tego co widziałam, najjaśniejszy i najbardziej żółty jest ten Light. Także spróbuję go nałożyć. Boję się, bo jeżeli podkład będzie do niczego, to cały makijaż, choćby nie wiem jak piękny był, to będzie do niczego. No ale próbujemy, nakładamy. Słuchajcie, pierwsze wrażenie jest takie, że ta konsystencja jest taka tłusta, ale jednocześnie tępa, bo ten podkład wygląda tak tłusto i pudrowo jednocześnie. Tak ciastkowato trochę. Dlatego postaram się nie przesadzić z ilością, bo coś podejrzewam, że budowanie krycia tym podkładem doprowadzi do katastrofy. Także nałożę jedną warstwę, będę się pilnować, żeby to była jedna warstwa. Widzicie, jak sobie po prostu masakruję buzię tą gąbeczką. Nawet to słychać, nie wiem. Prawdopodobnie to słyszycie nawet.
Cała twarz mi się rusza. Wchodzi ten podkład w pory. Tak się dziwnie osadza. Tak jakby kładzie się na tej skórze, nie chce się w ogóle wtopić. I nie wiem, czy to jest kwestia tej nieszczęsnej bazy, czy tego podkładu. No ale na razie nie wygląda to za dobrze. Mam nadzieję, że nie będzie wyglądało jeszcze gorzej, bo wtedy makijaż będzie do niczego. Trochę też na czoło. Tworzy, słuchajcie, jakieś takie złudzenie suchych skórek. No możliwe, że na czole mam kilka tych suchych skórek, ale... Halo? Halo, ostrość. Tu jestem. Widzę tutaj kilka suchych skórek, które może faktycznie na moim czole były, ale są bardzo podkreślone. Dobrze, że generalnie na twarzy tych suchych skórek nie mam, tylko tak naprawdę na czole, nie wiem dlaczego nawet. No ale ten podkład nie wygląda za dobrze. Osadził mi się na twarzy. Od razu, słuchajcie, mimo dobrych chęci, wygląda bardzo ciastkowato, więc ja tą resztką, którą mam w tej gąbce, spróbuję nałożyć odrobinę na nos, ale nie będę dokładać tego podkładu, bo po prostu się boję. Nie chcę zniszczyć tego makijażu od razu już na samym starcie. Także temu podkładowi podziękujemy. Ja jeszcze raz dam mu jedną szansę bez tej bazy. Tej bazie też dam szansę jeszcze jedną w innej konfiguracji. Ale póki co... Też jakaś sucha skórka. Nie podoba mi się to póki co. I generalnie do twarzy mam takie produkty, do których nie jestem przekonana. Bo mam też korektory teraz. Ale korektory w takich paletkach trochę przypominają mi korektory z MAC. Bo nawet wymiar opakowania i forma ułożenia tych korektorów, tych odcieni korektorów jest bardzo podobna, tak jak widzicie. Tę paletę z MAC bardzo lubię, ale dzisiaj wykorzystamy oczywiście tę paletę z NYX i od razu będę wiedziała, czy są to korektory choć odrobinę do siebie podobne. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale spróbuję nałożyć to też pod oczy. Wiem, że pewnie pukacie się teraz w głowę, że ja chcę to nawalić pod oczy, takie tłuste i ciężkie korektory, no ale spróbujemy chyba. Ja na przykład te korektory z MAC mogłam w niewielkich ilościach nakładać pod oczy, szczególnie do przykrycia tutaj tej doliny łez. I fajnie to wyglądało. Dlatego staram się nałożyć ten najjaśniejszy odcień z palety Light pod oczy odrobinkę. I robię to dlatego, że chcę po prostu poznać konsystencję, nie dlatego, że faktycznie bym przy normalnym użytkowaniu nakładała to pod oczy, bo absolutnie nie przyszłoby mi to na myśl. No ale kryje to trochę, nawet całkiem ładnie to wygląda. Generalnie ta paleta korektorów nie jest zła, nie ma tak dobrego krycia jak paleta z MAC. Chociaż ta paleta z MAC też nie ma jakiegoś, wiecie, bardzo dobrego krycia stuprocentowego. Ale jeśli chodzi o wykończenie, to bardzo ta paleta mi przypomina właśnie tę paletę z MAC. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać po przypudrowaniu. I też mam kolejny puder. Mam kolejną nowość i jest nią puder. To jest NYX HD Studio Photogenic. Ja miałam puder NYX prasowany, ten HD, też transparentny, ale ten jest sypki. Ciekawa jestem, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że nie zepsuje mi tego makijażu jeszcze bardziej. Spróbuję zrobić najpierw taki baking pod oczami, chociaż naprawdę moje zasinienia pod oczami nie są w 100% przykryte. Prawdopodobnie nawet to widzicie, bo ja to widzę. Ale nie chcę nakładać więcej tego korektora, bo już mogłoby być za ciężko. Zbiera się ten podkład niemiłosiernie w zmarszczkach. I
I nie dość, że ten podkład właśnie wyglądał tak jakoś dziwnie sucho, papierowo, to jeszcze ten puder wzmocnił efekt. Ja nie skreślam tego pudru, od razu mówię, bo on może być bardzo dobrym pudrem, ale może sobie po prostu nie dawać rady z tym podkładem, bo ten podkład fatalnie wyglądał jeszcze przed przypudrowaniem. Także tych podkładów absolutnie nie jestem w stanie polecić. Nawet jako, wiecie, takie sticky do konturowania, bo prawdopodobnie zepsują makijaż. W ogóle nie ma to krycia, mam tutaj taką czerwoną plamkę już od kilku lat i absolutnie nawet jej trochę nie przykrył. Na nosie mam jakieś dziwne takie jakby mikrozacieki, które wyglądają jak suche skórki. W każdym porze jest ten podkład. Bardzo to brzydko wygląda. To wygląda strasznie. I teraz tak, bronzera użyję The Ban Bahama Mama, ponieważ nie mam żadnego bronzera nowego z NYXa. Zmieniłam pędzel na pędzel z NYXa, to jest taki duo fiber, żeby ten efekt był troszeczkę lżejszy. Niestety te pędzle, a nie, są ponumerowane, 08, nie mają nazwy, ale są chyba ponumerowane. Mam tutaj numer 08. Bardzo lubię bronzer Bahama Mama, ale tutaj no chyba już tego makijażu nie uratuje nawet ten bronzer. Dobra, już więcej tej Bahama Mamy nie będę nakładać. Teraz nałożę Golden Rose Mineral Terracotta Powder. Odrobinkę, żeby opalić policzki. Trochę sobie machnęłam tutaj, może za mocno. Mam, słuchajcie, sporo pędzli z NYXa, ale jakoś bardzo często ich nie używam. A ten pędzel jest całkiem przyjemny. W ogóle na czole mam wrażenie, jakbym malowała gołą skórę, bo ten podkład tak jakby przy ruchu pędzla jeszcze bardziej się wyciera. Zostawił mi tak naprawdę tylko mnóstwo takich podkreślonych mikroskórek. Albo po prostu sam ułożył się w takie skórki, bo on jak wchodzi w pory, to się osadza. I wygląda właśnie jak takie właśnie mikro, suche skórki. Mam fajną paletę róży i myślę, że to będzie taka mocna strona tego testu również. Zobaczcie. No przepiękna paleta róży, dwóch rozświetlających, dwa chyba satynowe bardziej i reszta raczej matowa. Powiem wam szczerze, że wiecie, tak trochę celuję z tym, jakie są wykończenia, bo tak naprawdę dosyć mocno perłowe, błyszczące są te dwa, a reszty to bym musiała się przyglądać, czy są jakieś drobiny, czy nie. Ale generalnie paleta bardzo mi się podoba. I użyję może tego broskwiniowego, tego nawet już wręcz pomarańczowego odcienia. W niewielkiej ilości, bo już lekko testowałam tę paletę, trochę połączę go z tym. Testowałam trochę tę paletę i jest dosyć mocno napigmentowana. I teraz tak, od razu widzę, że pod oczami jestem bardzo jasna, a tutaj po bokach jestem bardzo ciemna. I żeby to trochę wyrównać, użyję pudru bananowego z Kobo. I użyję tego samego pędzla i nałożę po prostu pod oczy i na to łączenie tutaj z bronzerem i różem, żeby nie było takiego, wiecie, przeskoku pomiędzy rozświetlaczami, różami, a strefą pod okiem. Niestety tamten puder jakoś mocno mi rozjaśnił okolice pod okiem. Dobra, powiedzmy, że teraz jest lepiej, ale generalnie ten makijaż jest bardzo kiepski dzisiaj, więc jest na tyle dobrze, na ile w ogóle może być dobrze. No okej, teraz nałożyłabym rozświetlacz. Gdzieś mam paletę rozświetlaczy z NYXa, ale nie chcę mi się jej szukać, więc użyję tego Trio z The Balm. Użyję po prostu Mary Luminizer, ponieważ mam to pod ręką. Tamtą paletę rozświetlaczy bardzo lubię. Ona jest fajna, troszeczkę może za bardzo pudrowa. Za mało kremowe w odczuciu są te rozświetlacze, więc trzeba się troszeczkę namachać, żeby to rozświetlenie było intensywne. No ale generalnie fajna tamta paleta jest i polecam.
Mary Lou pasuje tak naprawdę do wszystkiego, więc dlatego ją nakładam. O Jezu, na ten nos nieszczęsny. No, wygląda to źle. Aż słuchajcie, nie chce mi się robić dalej makijażu. Gdybym właśnie malowała się teraz konkretnie gdzieś, żeby wyjść, to na pewno bym to zmyła i nałożyła od początku wszystkie produkty. No ale że jest to test, to nie zrobię tego i zmobilizuję się, żeby ten makijaż dokończyć. Jeszcze mi się nie podoba ten uskok między oczami a bronzerem, więc jeszcze to troszeczkę połączę. I tak samo ten puder z Kobo nałożę sobie pod konturowanie, żeby ten kontur był bardziej czysty. I się tak to nie plamiło mi dołu twarzy. I w ogóle też ten puder daje odrobinkę krycia, więc przykryję te obrzydliwe fragmenty podkładu, które się osadziły w porach. O tak, to ujmę. Przejdziemy do oczu. Mam 4 pomady do brwi, które myślę, że są fajne. Miałam kiedyś czarną pomadę i powiem wam, że zupełnie jej nie zużyłam, bo była dla mnie za ciemna. I mam ją w odcieniu czarnym i też wiecie, ona się nazywa black, czyli czarna, więc to odstrasza. Ona taka bardzo czarna nie jest, to jest taki ciemny brąz, chłodny. I mam jeszcze 3 inne odcienie. Espresso, blond i jeszcze chocolate. I nie wiem, użyję chyba tego blond. Zobaczymy, jaki to jest odcień w ogóle. Fajny, bo to jest właśnie taki odcień troszeczkę przypominający mi Milani Natural Taupe, czyli tą moją ulubioną ostatnio pomadę. I to jest chłodny brąz, nie ciepły, całe szczęście. Więc nałożę ją na skośny pędzelek i pomaluję nią brwi. W ogóle użyję takiego małego lusterka od NYX, które też było w pudełku z kosmetykami. Tak, i ta pomada ma bardzo podobny odcień do tej mojej ulubionej pomady. Także myślę, że się polubimy. Konsystencja póki co też widzę, że jest w porządku. Słuchajcie, jak maluję się tak z bliska, patrząc na siebie w lustrze, to staram się nie patrzeć na to, jak moja twarz wygląda. Pomada mi się podoba. Jeszcze troszeczkę dopracuję kształt brwi, ale generalnie jest naprawdę bardzo piękny odcień. Taki właśnie chłodny, ale też nie za chłodny. Chłodny odcień, ale po takiej stronie już bardziej neutralnej, o ile to w ogóle ma sens to, co mówię. Więc też te brwi nie wpadają w taką szarość, tylko są lekko oliwkowe. Pozwoliłam sobie wykończyć brwi poza kamerą, nie są to jakoś bardzo wyrysowane brwi. Dzisiaj bardzo szybko je zrobiłam. Na powieki nałożyłam korektor, ale żeby było bezpiecznie, nałożyłam korektor Catrice, a nie te z NYXa. Teraz przejdziemy do makijażu oka i postaram się użyć jak najwięcej cieni z palety NYX Ultimate Shadow Palette w odcieniu Brights, czyli te takie, wiecie, intensywne kolory. Niektóre odcienie tutaj są super, bardzo dobrze napigmentowane, ale z niektórymi trzeba się naprawdę namachać, żeby uzyskać intensywny efekt. I spróbuję zrobić makijaż w różach, pomarańczu. Zaraz coś wymyślimy. Zacznę od tego pięknego różu. On jest chyba najmocniejszą stroną tej palety, bo jest bardzo mocno napigmentowany. Więc rozcieram go sobie tutaj. Staram się mieć lekką rękę. Jeśli chodzi o pędzle NYXa do oczu, to troszeczkę próbowałam ich i nie ma, wiecie, jakichś takich, przynajmniej ja nie mam pędzli, które nadawałyby się do rozcierania cieni. Dlatego nie będę tutaj kombinować i ich używać.
Używam zwykłego, puchatego z Zoewy w odcieniu 221. Teraz troszeczkę tego pomarańczowego cienia, żeby ocieplić trochę załamanie. Żeby powstał mi taki koralowy cień. Nie wiem, co mi z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nie jakiś dramatyczny makijaż. Bo chcę, żeby to wyglądało nadal dosyć świeżo. Więc chyba pozostanę, słuchajcie, w tej tonacji pomarańczowo-różowej. Ale nie będę jakoś tego dramatycznie przyciemniać. Cały czas działam z tym pomarańczowym cieniem, bo chcę ocieplić ten róż. Żeby mi powstał taki koralowy odcień. Jak skrzeczy. Teraz biorę płaski pędzelek i nakładam na niego odrobinkę tego pudru Skobo. I delikatnie tutaj czyszczę ewentualne, wiecie, zanieczyszczenia z różowego cienia. Żeby ta przestrzeń była jednak jasna i przyjemna. Zaczęło padać, więc może być w tle słychać hałas. I tak jak widzicie, nałożyłam też cień na dolną powiekę. Cały czas operowałam tym różem i tym pomarańczowym. Staram się to dobrze rozetrzeć, a przynajmniej upewnić się, że dobrze to roztarłam. Więc muszę wziąć puchaty pędzel, który jest czysty i jeszcze delikatnie. Pozacierać jakieś ewentualne granice. Dobra, chyba jest już ok. I teraz na środek powieki ruchomej nałożę ten pomarańczowy. Zrobię to już palcem. Oczywiście trochę to rozetrę i ta intensywność się zmniejszy. Bo niestety te cienie tak mają, że kiedy dotykamy je już pędzlem, to połowa pigmentacji znika. Dlatego ta paleta do jakiegoś, wiecie, użytku codziennego. Znaczy, wiecie, takiego użytku, kiedy chcecie troszeczkę poszaleć z kolorami same na sobie, to jest okej, ale już do użytku profesjonalnego to za bardzo się nie nadaje jednak. Mam też nowe pigmenty i na środek powieki ruchomej nałożę taki brzoskwiniowy pigment z NYXa w odcieniu Stunner. Ciężko je wydobyć z tego pakowania. Ale efekt dają piękny. Nawet na, słuchajcie, taką matową matową powiekę, na której są cienie bez błysku, to i tak pięknie się to przykleja. Więc na taką lepką bazę to już naprawdę podejrzewam, że pięknie się to będzie przyklejać. I jeszcze drugi pigment nałożę, Brighten Up. I to jest taki żółtawy, rozświetlający odcień, który jest też przepiękny. Mam czarną kredkę z NYXa zastygającą, bardzo fajną, bo już ją miałam. Nałożę ją na linię wodną i tutaj troszeczkę ponad rzęsy. Zastanawiacie się pewnie, co tutaj się wydarzyło. Postanowiłam, że zrobię troszeczkę grubsze kreski, ponieważ odwrócą one uwagę od makijażu twarzy. Zrobiłam je NYXem, eyelinerem matowym z NYXa. I teraz przyklejam rzęsy Sminko model Magdalena. Wytuszowałam też rzęsy, ale tutaj użyłam tuszu z L'Oreal, tego zielonego, Feline. No troszeczkę znowu dramatycznie mi to wyszło.
ale ja tak po prostu lubię. Na linię wodną nałożyłam białą kredkę z NYXa, dla mnie nowość. Jest to kredka Slide On Glide On, czyli ta sama wersja, ta sama seria, co kredka, którą nałożyłam na linię wodną. Makijaż oka wygląda następująco. Nałożę chyba odrobinkę jeszcze Mary Luminizer w kąciki, żeby troszeczkę rozświetlić ten makijaż. I teraz na usta nałożę NYX Lingerie w odcieniu Cheekies. Jest to najjaśniejszy odcień ze wszystkich nowych. Nie jest to mój ulubiony odcień. Ta pomadka będzie na pewno dla mnie najjaśniejsza, ale nie przejmujcie się tym, ja po prostu chcę już rozpocząć swatchowanie do kolejnego filmu, który nagram zaraz po tym, więc zacznę od najjaśniejszego i tym akcentem zakończę ten film. Jak ja śmiesznie będę w tym wyglądać! O ludzie! O nie! Szczerze powiem, że ciężko mi powiedzieć, do jakiej karnacji ta pomadka będzie pasować. Aż tak jasna. I ona, mimo że jest jasna, to jest taka pastelowa i bardzo jaskrawa mimo wszystko. Więc ciężko jest mi ocenić, komu ona będzie pasować. Ponieważ do jasnych karnacji, tak jak widzicie, wygląda dziwnie. Znaczy, nie mówię, że to jest jakiś strasznie brzydki efekt, bo amatorzy takiego efektu na pewno się znajdą, ale to na pewno nie jest mój styl. I jaśniejsze, jasne karnacje wyglądają tak jak ja, tak jak widzicie, a ciemniejsze podejrzewam, że kontrast już byłby większy i jeszcze bardziej ten odcień by się wybijał. I tak to wygląda. Jeszcze mi to cały czas zastyga, więc mówię niewyraźnie. Nie jest to najlepiej kryjąca pomadka, ponieważ musiałam nałożyć co najmniej dwie warstwy, miejscami nawet dołożyć trzecią, żeby to jakoś wyglądało. Więc czuję, że po prostu moje usta, na moje usta działa grawitacja i zaraz będą na podłodze. Ale nie jest to zbyt korzystny kolor, nawet względnie białe zęby wyglądają tutaj już na żółte. Także nie za bardzo mi się to podoba. Ten odcień jest zdecydowanie nie dla mnie. Jedyne zastosowanie, jakie dla niego widzę, to mieszanie go po prostu z innymi kolorami. Może wtedy lepiej się sprawdzi. Także tak, to by było wszystko. Tak jak widzicie, dzisiaj trafiło się niestety tak, że sporo kosmetyków nie przypadło mi do gustu, ale to tylko świadczy o tym, że nie ma marki makijażowej, w której nie zdarzyłyby się również jakieś pomyłki, jakieś buble. Zawsze i wszędzie, w każdej marce znajdziemy taki produkt. A NYX ma bardzo szeroki asortyment, więc większe prawdopodobieństwo, że tych bubli będzie więcej. Dzisiaj chyba wyczerpałam limit bubli na ten makijaż. Mimo wszystko dajcie znać, co myślicie o tym makijażu. Mi on się podoba średnio, jedyne co mi się podoba to oko, bo ratują to oko, no te cienie, te pigmenty, ta kreska, rzęsy też fajnie podkreślają. Nie podoba mi się makijaż twarzy zupełnie, jest do niczego. Za to świetna jest pomada, bo o tym nie powiedziałam. Pomada jest bardzo dobra, jeżeli jest dobrze utrzymująca się, to na pewno będę ją bardzo często używać i maltretować. Słuchajcie, jak mówię, to z ust robią mi się takie skwarki pomarszczone i jeszcze zbiera się ta szminka tutaj, na tej wewnętrznej linii, więc wygląda to masakrycznie. Także tak, tym miłym, wesołym akcentem, wyglądając jak z cyrku, kończę ten film. Mimo wszystko proszę o kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie, macie taką ochotę. I widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!